Drodzy radio słuchacze, tej czwartkowej nocy zwracamy się z podziękowaniem do wszystkich, którzy swoją modlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają ewangelizacyjne dzieła z Torunia. Do grona darczyńców Radia Maryja należą m.in. członkinie Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koniemłotach. Pani Maria Tatrocka, pani Helena Czerwiec, pani Sabina Gołda, pani Maria Karaś, pani Kazimiera Witek, pani Elżbieta Walenciak, pani Zofia Marczewska, pani Dorota Korus, pani Maria Skrzypek oraz pani Helena Sojka. Wymienionym paniom, ale także wszystkim ofiarodawcom Radia Maryja składamy serdeczne Bóg zapłać i przesyłamy upominek muzyczny. Uczestniczyć prawie 3 miliony pątników. Tymczasem przedstawiciele Saudyjskiego Komitetu do Spraw Organizacji Hadżu informują, że liczba pielgrzymów z zagranicy zmalała o 20%. Przybyło też o połowę mniej muzułmanów z samej Arabii Saudyjskiej. Komentatorzy anglojęzycznego dziennika Gulf News podkreślają, że spadek zainteresowania pielgrzymką związany jest z konfliktami na Bliskim Wschodzie. Inną przyczyną jest również kryzys na rynku ropy naftowej. Ze względu na kłopoty finansowe niektóre kraje zdecydowały się ograniczyć dofinansowanie dla swoich pielgrzymów. Mniejsza liczba pątników to także mniejsze zyski dla prowadzących interesy w Mekce. Ludzie wydają znacznie mniej pieniędzy niż gdy na świecie panował pokój, tłumaczy jeden ze sprzedawców złota. Jednocześnie ceny usług w świętym mieście muzułmanów rosną. Za miejsce w hotelu znajdującym się w pobliżu głównej świątyni trzeba było zapłacić w przeliczeniu prawie 9 tysięcy złotych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 19 stopni na północ oraz w dolinach karpackich przez 24 w centrum do 27 na Dolnym Śląsku. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po piątej. Dziś jest czwartek, 15 września, 259 dzień roku. Imieniny obchodzą Nikodem, Kamil i Katarzyna. Słońce wzejdzie o godzinie 6.10. Dobiega końca noc w Polskim Radiu 24. Teraz przed nami powtórka wczorajszego programu Punkt Widzenia. Rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A ja przypomnę, że naszym gościem jest pan Andrzej Gelberg, Radio Solidarność. No i wróćmy do Donalda Tuska, jego wczorajszej wizyty w Warszawie. Ciekawe zdanie, które zostało wypowiedziane. Życzę opozycji w Polsce, żeby jak najszybciej znalazła wspólny język. No, patrząc na to, jak wygląda ta współpraca szeroko rozumianej opozycji, to pytanie, czy na taki wspólny front jest w ogóle jakakolwiek szansa. I w imię czego oczywiście. Jest taka opinia, że skuteczny polityk powinien posiadać sobie niezbędną dawkę cynizmu. Donald Tusk, myślę, że tutaj tę dawkę posiada znacznie ponad przeciętną. Ja przypomnę 2007 rok, kiedy wybory wygrał PiS i wybory prezydenckie Lech Kaczyński kosztem jak gdyby Platformy Obywatelskiej. Planowano przecież przed wyborami, że powstanie PiS, że powstanie wielka koalicja, wręcz posiadająca większość konstytucyjną, że zmienimy Polskę. I nagle z dnia na dzień, przecież to nie była decyzja Platformy, to już po tym po latach to wyszło bardzo wyraźnie, to była decyzja Tuska. On postanowił spolaryzować scenę i zacząć totalną opozycję niedoszłego przecież partnera przeciwko PiS-owi, który zawiązał wtedy dosyć kuriozalną koalicję, już może nie wszyscy pamiętają, z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin. Z tego nic nie wyszło. Rząd funkcjonował niecałe dwa lata, ale na bazie tego ataku, który się zaczął od samego początku wtedy, kiedy funkcjonowała ta kuriozalna koalicja, Platforma przejęła władzę i rządziła 8 lat. Otóż cały czas to były decyzje całkowicie pełnego cynika i w związku z czym to zdanie, które pan tutaj zacytował, że on liczy na to, że Platforma i w ogóle opozycja się tutaj ładnie dogadają, jest podyktowane wyłącznie cynizmem. Nie jestem przekonany, że komu jak komu, ale Tuskowi nie zależy na tym, żeby tutaj w Polsce był spokój, bo gdyby był spokój, jego kolega partyjny kiedyś i bardzo bliski przyjaciel od lat, Janusz Lewandowski, atakował wczoraj
Brukseli, Polska. Ja słuchałem tego po prostu... No jak to w ogóle jest? Nagle w Parlamencie Europejskim staje problem Polski. Polska staje się czarnym Piotrusiem postawionym na dywaniku i głównym atakującym jest jeden Polak, a broniącym drugi. Na obcym gruncie. No, można powiedzieć, że nie na obcym. Jesteśmy częścią Unii, jesteśmy częścią tego parlamentu. Owszem, jesteśmy. Polska była w różnych sojuszach i w różnych układach. No niemniej jednak sprawy polskie powinny być rozwiązywane w Polsce. Tutaj Komisja Wenecka do nas przyjeżdża i się tutaj oburza wolność słowa. Znaczy w ogóle, że demokracja jest zagrożona. Ale to, przepraszam, to ponownie odbiję piłeczkę. Komisja Wenecka znalazła się tu nie na zaproszenie opozycji, co zresztą opozycja bardzo chętnie teraz wyciąga. Tak, no to było głupstwo, że tutaj rzeczywiście zrobiono krok do przodu. No dobrze, ale oni tutaj przyjechali i badają, czy w Polsce jest demokracja. Oni są ciałem doradczym Rady Europy. Nie Brukseli, Rady Europy, w której na przykład jest Turcja. Turcją się nie zajmują, mimo że tam się dzieją straszne rzeczy z punktu widzenia demokracji już chociażby. To z kolei PiS bardzo chętnie. Natomiast jeżeli się atakuje tutaj na przykład wolność słowa, ja nie obserwuję żadnych zagrożeń demokracji, jestem na to wyczulony. Natomiast wolność słowa zauważyłem w jednym przypadku. Otóż wybitny prawnik, który pracował, profesor prawa, pracował jako doradca i ekspert w Trybunale Konstytucyjnym, za to, że sobie pozwolił na nieco odmienny pogląd od poglądu pana Rzepińskiego, został wyrzucony na zbitą twarz. No tu został, jest to dobry przykład na zagrożenie wolności słowa. Dlaczego? Także cała historia wokół Trybunału Konstytucyjnego, ja myślę, że ona będzie wygasała, natomiast ona budzi we mnie niesmak. To, że w ogóle polskie sprawy, w Polsce, czy jest modelowa demokracja? Nigdzie pewnie takiej modelowej nie ma, ale od wielu, wielu lat naprawdę czuję się bardziej w demokratycznym kraju niż 5, 10 czy 20 lat temu. No to w takim razie, skoro pan wywołał temat wygaszania emocji wokół Trybunału, to pytanie, czy to rzeczywiście będzie możliwe, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, już nie wiem którą, nowelizację czy też nową ustawę poświęconą Trybunałowi Konstytucyjnemu. Rok temu został zrobiony bałagan konstytucyjny i wokół Trybunału Konstytucyjnego. Żeby to naprawić, tutaj wykonują jakieś różne kroki ruchem konika szachowego, żeby doprowadzić do jakiejś normalności. Czas na pewno wszystko leczy i w pewnym momencie również Rzepińskiego nie będzie i będzie pewnie łatwiej. Ale to, wie pan, bo bardzo często słychać ten argument, nie będzie Rzepińskiego, będzie łatwiej. Rzeczywiście problem Trybunału Konstytucyjnego to jest problem z prezesem Rzepińskim. Znaczy, no nie to, to rozwiąże wszelkie spory? Nie chciałbym demonizować roli jednostki w czymkolwiek. No, niemniej jednak jest takie zdanie, które często pada. Były zarzuty w przeszłości w PRL-u o arogancji władzy. Otóż władza sądownicza i w tym Trybunał Konstytucyjny to też jest władza. Otóż osoby, która się wypowiada z taką arogancją, z taką butą i z takim cynizmem jak Rzepiński, to ja nie oglądam w telewizji, jeśli chodzi o polskich przedstawicieli władzy. No to zaraz, jak to jest? Czy on ma wpływ? I potulnie inni sędziowie, również z tytułami profesorów, też razem z nim głosują. Myślę, że kiedy jego zabraknie, to się stanie szansa, stworzy się szansa na bardziej normalne funkcjonowanie. A to, że sposób funkcjonowania Trybunału mają określać ustawy, które oni lekceważą i odrzucają, to kto łamie prawo tak naprawdę? No to teraz dopiero byśmy weszli w ciągnący się spór pomiędzy prawnikami i zwolennikami prymatu jednej ustawy nad drugą ustawą. Ale ja bym nie demonizował tego zagrożenia. To naprawdę jest takie powiedzenie. Pies czekał, karawana idzie dalej. Polska wygaśnie samoczynnie po prostu. Wygaśnie. I Polska jest dzisiaj, idzie do przodu małymi kroczkami. Raz robi błędy, raz robi rzeczy dobre, ale nie ma większego zagrożenia dla Polski dzisiaj, a jest pewna perspektywa i szansa i myślę, że ludzie to widzą. Ale to w takim razie, skoro mówimy o tym wygaszaniu emocji, czy pana zdaniem potrzebnie na przykład padają w tej dyskusji publicznej komentarze typu, że przedstawiciele Komisji Weneckiej przyjechali sobie na wycieczkę krajoznawczą? Czy w języku dyplomacji jest sens używać takich zwrotów? Czy polityk to powiedział? Tak, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Aha. No nie, uważam, że w języku polityki należy miarkować słowa i dbać o właściwe określenia. To bezspornie. No ale też w polityce się zdarza, że często się komuś coś wyrwie. No i tyle. Andrzej Gelberg, Radio Solidarność. Bardzo dziękuję za rozmowę. A rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
Polskim Radiu 24 wracamy teraz do rozmowy Jakuba Kukli o zdjęciu, które zmieniło bieg historii. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W naszym studiu Agata Szczęśniak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski i portal OKO.press. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o zdjęciu, a właściwie o dyskusji, którą pojawienie się pewnego zdjęcia na profilu facebookowym spowodowało. Chodzi o zdjęcie ikoniczne, właściwie zdjęcie pokazujące dramatyczny moment wojny w Wietnamie, kiedy to grupka dzieci, w tym naga 9-letnia wtedy dziewczynka, uciekają przed napalmem, który został zrzucony przed momentem przez wojska wietnamskie, chyba omyłkowo na jedną z wietnamskich wiosek. To zdjęcie przyspieszyło zakończenie wojny w Wietnamie. Stało się, jak wspomniałem, swego rodzaju ikoną. Zostało wrzucone na profil facebookowy. Zareagował Facebook. Tak, Facebook zareagował i to zdjęcie na jakiś czas usunął. Wtedy wydawało się, że usunął je w ogóle, co spowodowało reakcję silną ze strony użytkowników, również bardzo prominentnych użytkowników. I Facebook je faktycznie przywrócił po jakimś czasie. A to zdjęcie pojawiło się rzeczywiście w takim kontekście dziennikarz czy pisarz, który je zamieścił. Umieścił tam kilka czy kilkanaście zdjęć ikonicznych w ogóle z historii fotografii. I faktycznie jest to jedno z takich zdjęć. Państwo, którzy nas słuchają, na pewno to zdjęcie kojarzą. To jest coś takiego, że na pewno gdzieś tam w jakimś momencie przewinęło się przed naszymi oczami i gdyby je Państwo zobaczyli, to na pewno wiedzieliby, że to jest to. Ta grupka małych dzieci, wśród nich ta 9-letnia dziewczynka naga. I to był właśnie ten powód, jakby z tego powodu Facebook to zdjęcie zablokował. Dziewczynka jest naga. Ona jest tam naga właśnie dlatego, że została spalona, że jej ubranie się spaliło po wybuchu bomby napalmowej. I Facebook tłumaczył to w ten sposób. Zdjęcie owszem jest wstrząsające, ale z drugiej strony też pokazuje całkowicie nagie dziecko. To narusza zasady Facebooka dotyczące zdjęć. Tak, rzeczywiście pewnie jest tak, że gdyby tego rodzaju zdjęcie z jakiejś współczesnej wojny się pojawiło, to pewnie zostałoby zablokowane i nie byłoby takich protestów. Jeśli widzimy zdjęcia dzieci dzisiaj, to one mają... No w ogóle wszyscy, którzy pracują w mediach, wiedzą, że w ogóle umieszczanie zdjęć dzieci jest bardzo ryzykowne. Albo wręcz niedozwolone, albo muszą być ich twarze zakryte. Mogą się pojawić dzieci, ale muszą być odwrócone, albo twarze muszą być wypikselowane, albo musi być ewidentna zgoda opiekunów czy towarzyszących im osób dorosłych, żeby dzieci się pojawiły. No, natomiast zdjęcie, które tak mocno jest obecne w wyobraźni masowej, w masowej kulturze również, które było reprodukowane miliony razy, które było nagrodzone nagrodą Pulitzera, no, jakby w pewnym sensie jest to trochę inna sytuacja, choć rozumiem, że za chwilę pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, czy ono na pewno jest inne. A no właśnie, jeśli chodzi o to zdjęcie, o którym mówimy, to jest jedno z tych zdjęć, których nie można było nie widzieć w życiu. Jeśli ma się trochę więcej niż powiedzmy 20-25 lat. Jedno z absolutnie ikonicznych zdjęć. Zdjęcie zresztą, które przyspieszyło zakończenie wojny, wstrząsające, że potem zostało opublikowane w mediach, wtedy, kiedy toczyła się jeszcze wojna w Wietnamie, pod wpływem opinii publicznej, nacisków ze strony opinii publicznej, doszło do szybszego jej zakończenia. No, to też pokazuje siłę fotografii. No dobrze, i to jest pewnie ten moment, gdzie możemy dyskutować, czy tak faktycznie było, czy nie było. Bo rzeczywiście ten temat obecności mediów i wpływu mediów na przebieg wojny w Wietnamie i zwłaszcza wpływu fotografii, ale również telewizji, no to jest temat szeroki i kontrowersyjny. Niewątpliwie jest tak, że wojna w Wietnamie jest nazywana pierwszą wojną telewizyjną, czy pierwszą wojną salonową, ale w takim pojęciu amerykańskiego salonu living room. Amerykańskie rodziny po raz pierwszy, tak jak II wojna światowa była raczej wojną radiową, to wojna w Wietnamie to jest rzeczywiście ta wojna, kiedy amerykańskie rodziny zbierały się przed odbiornikami telewizyjnymi i całymi rodzinami oglądały to, co tam się dzieje. I te relacje były prowadzone non-stop, tych zdjęć było bardzo dużo telewizyjnych reporterzy. Jest też tak, że na samym początku wojny, jak jeszcze w 1964 roku, było zaledwie 40 ekip prasowych w Wietnamie. Rok później już tych ekip było 400, ponad 400. To też pokazuje to, jak prasa wyczuła, że jest temat. Że jest temat i że jest też coś, co buduje siłę tego nowego medium.
I też coś, co buduje siłę poszczególnych reporterów, poszczególnych fotografów, osób, które tam były obecne na miejscu. Wiele z nich stało się później gwiazdami, stało się klasykami. Kilku fotografów, którzy tam pracowało, którzy byli przez kolejne lata nagrodzeni nagrodami Pulitzera, którzy są autorami takich zdjęć jak to z tą 9-letnią dziewczynką, czy jak samospalający się mnich, czy żołnierz przystawiający pistolet do głowy bezbronnemu Wietnamczykowi. No, to są potem osoby, które bardzo silnie były obecne w mediach amerykańskich. I to rzeczywiście jakoś zupełnie zmieniło obraz medialny i też siłę medium, ale tego medium elektronicznego i medium obrazowego. Natomiast czy rzeczywiście to zmieniło przebieg wojny, to ja na przykład nie jestem tak tego zupełnie pewna, bo ja bym się raczej zgodziła z tymi, którzy mówią, że sprzężenie jest w drugą stronę. Że to protesty, które były wcześniej, spowodowały, że fotografowie zaczęli zwracać uwagę na inne rzeczy. I inne rzeczy nam przedstawiać, inne rzeczy fotografować. Inną wojnę w tym sensie? Tak, pokazywać inną wojnę. Działań wojennych. A kiedy mówię o innej wojnie, to mam na myśli to, że kiedy ogląda się fotografie z początku wojny, to są bardzo często zdjęcia takie, zdjęcia klasycznie naszych chłopców, żołnierzy, uzbrojonych, ładnych albo mniej ładnych, ale zawsze robiących jakieś wrażenie jako armia, jako żołnierze. I dopiero w pewnym momencie widać jakieś przełamanie w tych zdjęciach, kiedy fotografowie zaczynają zaglądać bardziej za kulisy, kiedy zaczynają patrzeć na ofiary, patrzeć na tych, którzy również cierpieli w tej wojnie, a nie tylko na tych, którzy trzymali karabiny. Choć wiemy też, że cierpieli tam również żołnierze i to po obu stronach. Ale rzeczywiście nastąpiło tam coś takiego, że z takiej fotografii czy fotografów przyklejonych trochę do władzy, którzy służyli przedstawieniu obrazu wojny jako kolejnej sprawiedliwej wojny amerykańskiej. Pamiętajmy, że ta wojna bardzo długo przedstawiona była jako wojna, która ma zatrzymać pochód komunizmu. Że to jest taka dobra wojna amerykańska. Amerykańscy chłopcy znowu walczą o sprawiedliwość w dobrej sprawie. I widać po prostu, kiedy gdzieś pod koniec lat 60., czy od połowy lat 60. do właśnie początku 70., to zaczyna się zmieniać. Dochodzimy teraz do punktu, w którym trzeba byłoby postawić odwieczne pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko. Przynajmniej były protesty, potem to zdjęcie i wreszcie szybsze zakończenie wojny, czy może odwrotnie, ale myślę, że to nie jest najistotniejsze w tej dyskusji. Wróćmy jeszcze na chwilę do współczesności, bo tam jest kilka ciekawych wątków, jeśli chodzi o reakcję portalu internetowego, który najpierw blokuje to zdjęcie, uznając, że nagie dziecko, że to w niektórych krajach mogłoby nawet podpadać pod paragraf pornografii dziecięcej, i nagle protesty także ze strony wysoko postawionych osób. Protestowała m.in. premier Norwegii Erna Solberg, której wpis, o czym się przekonała wysiadając z samolotu, po 40 minutach od zamieszczenia swojej informacji w internecie zniknął. No tak, to w związku z tym rzeczywiście pojawiło się takie bardzo... Te debaty szły bardzo wielotorowo. No jedno to jest to, co można pokazywać, a czego nie można pokazywać, gdzie są granice współczesnej cenzury, jaki możemy mieć wpływ na media i jak bardzo one jednak kontrolują to, co do nas dociera. Ale też Facebook, pamiętajmy, tłumaczył się tym, że tutaj zadziałał algorytm. Że zadziałał z jednej strony regulamin, ale że są pewne rzeczy, które po prostu jakby z automatu są blokowane. I to spowodowało też takie głosy, które publikował brytyjski dziennik Guardian, który jakby bardzo wyraźnie pisze, no, że to jest ten moment, kiedy musimy sobie zdać sprawę z ogromnej słabości tych mediów społecznościowych i elektronicznych, jeśli one są w tak wielkim stopniu poddawane właśnie algorytmom czy jakiejś robotyzacji. Bo one w dużym stopniu wpływają na naszą percepcję, która być może sterowana jest przez algorytm. No właśnie, a są pewne kwestie etyczne, kwestie kulturowe, które są bardzo subtelne i które po prostu wymagają oceny człowieka i też być może wymagają tego, żeby ktoś stanął za tą oceną i poniósł odpowiedzialność i żeby można było powiedzieć, to ta osoba o tym zdecydowała i ta osoba przyznaje się do błędu lub nie, a nie zrzucamy winę po prostu na właśnie algorytm, na jakiegoś robota, który uznał, że coś jest nieodpowiednie, bo jest nagie. Opór giganta internetowego trwał czas jakiś. Mamy świadomość, że ta fotografia jest ikoną, lecz trudno jest wprowadzać rozróżnienia w taki sposób, by dopuścić jedno zdjęcie nagiego dziecka, a innego nie. Przekonują Pani te tłumaczenia, bo takie słowa padały ze strony giganta amerykańskiego. No właśnie to jest
to, o czym mówię, że to są, tak, są takie sprawy, gdzie właśnie trzeba dokonywać tych subtelnych rozróżnień. I tu jest potrzebny osąd etyczny, tu jest potrzebna pewna wrażliwość człowieka. I być może to też pokazuje, że te współczesne media, które dopuszczają do takiego ogromnego przetwarzania strumienia po prostu obrazów, treści, które jakoś przewalają się po tym całym internecie. I w pewnym momencie ktoś próbuje jakoś to regulować. No, być może to jednak jest niemożliwe. I też trochę jest tak, że Facebook chyba zderzył się jakby z... z czymś, po co powstał. Znaczy, no, Facebook powstał jako medium społecznościowe, umożliwiając, miał umożliwiać ludziom aktywność, łączenie się między sobą, wymienianie opinii i tak dalej. No i ta społeczność wyraziła swoje zdanie, zaprotestowała, powiedziała, nie, no, takiego Facebooka nie chcemy Facebooka, który odmawia nam dostępu do jakiegoś dobra kultury, które jest takim bardzo podstawowym, bardzo ważnym dobrem kultury. I wreszcie po wielu protestach, także ze strony norweskiej premier Erny Solberg, widać się ugiął, zdjęcie wróciło na konto facebookowe jednego z użytkowników. Zastanawiam się, na ile mogło to odgrywać rolę po prostu niewiedza. Tłumaczona później algorytmem, takimi czy innymi przepisami, regulaminem i tak dalej, i tak dalej. Może po prostu ktoś nie wiedział, o jakie zdjęcie chodzi. Ja myślę, że bardzo często i rolę odgrywa niewiedza i ignorancja. I szczerze mówiąc, zbyt często przypisujemy jakąś taką intencjonalność ludziom. Zbyt często mówimy, że ktoś coś zrobił specjalnie, chociaż jakby nie wiedzą, no ale ta niewiedza tutaj akurat jest właśnie trochę wpisana w ten algorytm. Znaczy, no, Facebook jakby z góry zdejmuje z siebie odpowiedzialność. Nie musimy się wcale trzymać przykładów amerykańskich, wystarczy spojrzeć na polskie podwórko. Też pojawiają się momentami dość przykre przykłady, jak chociażby ten, gdzie na zdjęcie przedstawiające opozycjonistów, którzy niosą swojego kolegę postrzelonego przez bodaj milicję. Jak się okazało później śmiertelnie, opisane jest jako zdjęcie z imprezy. Taka była zabawa, że musieliśmy tego z kolegów nieść. Takie zdjęcie też się pojawiło w polskim internecie. Trudno tutaj już zwalać wszystko na algorytm. No, w internecie pojawia się właściwie wszystko. No, trudno czegoś nie znaleźć. No, to jest nasza przestrzeń życia po prostu. No, nie ma czegoś prawdopodobnie, czego tam nie ma. Ale dotykamy ciekawego momentu, bo ta rzeczywistość wtórna jednak wobec tej realnej, dotykalnej jednak kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie teraźniejszości, ale też w niektórych przypadkach przeszłości. Owszem, i co ciekawsze, i na co coraz bardziej teraz się zwraca uwagę w badaniach socjologicznych i w badaniach internetu, to może nie tyle są te momenty jakiejś takiej cenzury, co pewnego rodzaju ograniczenia, które wynika z tego, w jakich grupach my funkcjonujemy w internecie. I to jest tak, że pewne treści docierają do niektórych grup, do niektórych osób, ale inne już nie, ponieważ nie są naszymi znajomymi, albo nasz algorytm w wyszukiwarce ich do nas nie dopuszcza. I być może ze zdjęciem, o którym pan mówi, jest tak, że niektórym osobom to się wyświetla jako zdjęcie opozycjonisty, a innym osobom jako zdjęcie z imprezy, ponieważ w ich przeszłości jako użytkowników internetu jest coś takiego, co spowodowało, że wyszukiwarka pokazuje je im tak, a nie inaczej. I w tej chwili to jest chyba największy problem, że zaczynamy funkcjonować w jakichś takich bańkach i one są nie tylko tworzone przez takie korporacje jak Facebook, które mówią, będą nas chronić przed pornografią dziecięcą, więc nie pokażemy wam pornografii dziecięcej. Zdaniem właściciela firmy, czy zdaniem jakiegoś gremium, które napisało ten regulamin, ale drugie jakieś takie ograniczenie to jest takie, które stwarzamy sami sobie, kontaktując się z tymi, a nie innymi osobami, wyszukując takich, a nie innych rzeczy i okazuje się po pewnym czasie, że pewne treści w ogóle do nas nie docierają. To wiemy wszyscy, że jak wpiszemy razem z kolegą to samo w wyszukiwarkę, to okaże się, że wyniki mamy inne i że pokazują nam się inne rzeczy, wyskakują nam inne grafiki, wyskakują nam inne zdjęcia. Inne reklamy nam internet inne podsuwa. Reklamy i tak dalej. No ale to też niestety w dalszym kroku prowadzi do innych wyborów politycznych, do tego, że pewne, no
właśnie pewne treści, pewne poglądy, pewne opinie do nas nie docierają, być może też pewne historie. Właśnie jakaś pewna wersja przyszłości nigdy się nie pojawi w naszej wyszukiwarce, bo jakiś algorytm uznał, że ona nie pasuje do nas, jako do jakoś tam zdefiniowanego użytkownika. Bardzo ciekawa historia. Okazuje się, że powiedzenie z kim przestajesz, takim się stajesz, nabiera nowego znaczenia w świecie 2.0. Owszem. Tym bardziej mnie osobiście cieszy podejście społeczeństwa, przede wszystkim norweskiego w pierwszej kolejności, polityków, dziennikarzy, ale nie tylko, bo ten protest rozlał się później na całe społeczeństwo, na wszystkich Norwegów, a później także wykroczył poza granicę Norwegii ten protest w obronie ikony. I tu być może moglibyśmy wrócić jednak jeszcze raz do wojny w Wietnamie, bo rzeczywiście to jakoś pokazuje siłę protestu, siłę społeczeństwa, siłę grup, które w jakiejś... Tutaj w obronie przeszłości, która jest jakąś pełną przeszłością, która zawiera całą historię naszej kultury, ale społeczności, która o coś walczy, bo kiedy mówiłam o tym, że nie wiadomo, z czego tak naprawdę wynikała ta siła fotografii wówczas, to pamiętajmy, że pierwsze ogromne protesty to była mniej więcej połowa lat 60. To był na przykład rok 67. To były te półmilionowe manifestacje, marsze w Waszyngtonie, wystąpienie Martina Luthera Kinga i tak dalej, palenie kart poborowych. Natomiast zdjęcie, o którym w tej chwili mówimy, to jest rok dopiero 72. To jest początek lat 70. I być może mają rację w dużym stopniu ci, którzy mówią, że fotografowie, którzy po zobaczeniu tych protestów jechali na wojnę, rzeczywiście inaczej ją widzieli. Byli uwrażliwieni właśnie przez to aktywne społeczeństwo, które się obudziło, które zaczęło protestować, które wyrażało swój sprzeciw. I to, tak jak teraz, tak jak w przypadku jakoś zwrotnie tej fotografii, być może to jest jakaś w ogóle taka piękna historyczna klamra, że zaczęło się od protestów, które potem być może jakoś wpłynęły na fotografa, który zrobił to zdjęcie i ostatecznie to właśnie protestujące społeczeństwo tego zdjęcia wybroniło. Bo amerykański gigant okazał się przewrażliwiony. Przewrażliwiony. Tak to przynajmniej wygląda z europejskiego punktu widzenia, bo przez długi czas, przypomnijmy, Facebook twierdził, że racja jest po jego stronie, chociaż po tej fali protestujących, która się rozlała, począwszy od Norwegii, okazało się, że jednak to zdjęcie wróciło do internetu. O bardzo ciekawej historii i o bardzo poważnym, jak się okazuje, problemie w Polskim Radiu 24 mówiła Agata Szczęśniak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i portal OKO.press. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Jakub Kukla. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Pod hasłem Jedna Polska dość podziałów Komitet Obrony Demokracji zapowiada na 24 września marsz w Warszawie. Lider KOD-u Mateusz Kijowski podkreślił, że na marsz zaprasza wszystkich, którzy chcą, by Polacy mogli się pięknie różnić. Spotykamy się w sobotę 24 września o godzinie 15 pod Trybunałem Konstytucyjnym. Przychodzimy, żeby pokazać, że możemy się pięknie różnić, że Polska może być jedna, mimo że my jesteśmy tak różni, że możemy budować wspólny kraj, wspólne społeczeństwo, jeden naród, szanując siebie wzajemnie w swoich różnicach, w swojej różnorodności. Protest KOD-u ma dotyczyć m.in. zmian w edukacji i niszczenia państwa polskiego. Brazylijscy prokuratorzy postawili zarzuty korupcyjne byłemu prezydentowi Luizowi Inácio Lula da Silvie i jego żonie. Śledczy twierdzą, że małżeństwo przyjęło bezprawne korzyści w postaci przebudowy nadmorskiego apartamentu. W sprawę pośrednio zaangażowany miał być naftowy gigant Petrobras. Da Silva otrzymał według prokuratorów ponad 3,5 miliona reali, czyli według obecnego przelicznika równowartość prawie 4,5 miliona złotych. Prawnicy byłego prezydenta Brazylii stanowczo odrzucają zarzuty i zapowiadają walkę w sądzie o uznanie ich klienta za niewinnego. Od początku roku pojawiło się 12 tysięcy nowych przemytników ludzi. Tak wynika z najnowszych danych Europolu. Przemytnikami są obecnie w większości Turcy i Syryjczycy. W poprzednim roku byli nimi Rumuni i Egipcjanie. Z kolei głównym szlakiem przemytu migrantów do Europy pozostaje Morze Śródziemne. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. W tym roku drogą morską do Europy przedostało się 272 tysiące migrantów, podczas gdy w ubiegłym roku przez ten sam okres przybyło ponad 350 tysięcy. Największy przemyt ludzi odbywa się obecnie przez Włochy, Szwajcarię i Austrię. Na terenie Europy uchodźcy przedostają się z jednego kraju do drugiego, najczęściej ukryci w ciężarówkach lub samochodach osobowych. 20% przemytników zajmuje się też handlem ludźmi, 15% handlem narkotykami, a 23% przestępczością taką jak rozboje i włamania. Wzrosły też
też zyski grup przestępczych, bo ceny za przemyt ludzi zwiększyły się nawet kilkakrotnie. Dawniej imigranci płacili od 2 do 5 tysięcy euro za przerzut z kraju ich pochodzenia do miejsca przeznaczenia w Europie. Teraz opłata za jeden tylko odcinek podróży wynosi nawet 3 tysiące euro. Europol przestrzega, że w najbliższych latach przemyt ludzi będzie coraz większy, szczególnie do Włoch i Grecji, które są bramami do Europy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Według Europolu w ubiegłym roku przemytnicy ludzi zarobili na swojej działalności ponad 3 miliardy euro. We Francji zainaugurowano kampanię na rzecz udzielania pierwszej pomocy. Organizatorem są Czerwony Krzyż, strażacy i obrona cywilna, a ambasadorem słynny niegdyś piłkarz grający w ligach francuskiej i angielskiej Dawid Ginola. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Dawid Ginola kilka miesięcy temu na własnej skórze się przekonał, że sprawna pierwsza pomoc może ratować życie. 49-letni były piłkarz nagle zasłabł w czasie meczu towarzyskiego. Obecny na boisku piosenkarz M. Pokora natychmiast zaczął stosować masaż serca. Robił to z wielką wprawą, jednak strażacy przybyli na miejsce. Po trzeciej próbie przy użyciu sprzętu specjalistycznego stwierdzili, że Ginola nie żyje. Po piątej próbie serce byłej gwiazdy futbolu ruszyło. Lekarze ze szpitala w Monako stwierdzili, że masaż serca zastosowany przez rapera uratował mózg piłkarza, zapewniając jego ukrwienie. Teraz Dawid Ginola propaguje wprowadzenie do szkoły podstawowej lekcji nauczania zasad udzielania pierwszej pomocy i organizuje razem z Czerwonym Krzyżem, strażakami i jednostką obrony terytorialnej kursy szkoleniowe. Jego zdaniem w ciągu pół dnia można poznać podstawowe formy pomocy w przypadku zawałów czy wylewów. Gest, który ratuje życie, mówi były piłkarz. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5:34. Teraz w Polskim Radiu 24 Bogumił Husajnow i Świat w powiększeniu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Unia Europejska nie jest w najlepszym stanie, a najbliższy rok będzie krytyczny dla jej jedności. Tak w Strasburgu mówił dziś szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. W Strasburgu jest Beata Pomyska, witaj. Dobry wieczór. Juncker wygłosił na forum Europarlamentu doroczne przemówienie o stanie wspólnoty na dwa dni przed bratysławskim szczytem 27 państw unijnych, już bez Wielkiej Brytanii, który ma być poświęcony przyszłości Unii. Szef komisji przedstawił swój program działań na najbliższy rok. Jak ocenił, aktualna jest jego diagnoza sprzed roku. Unia obecnie nie jest w najlepszej formie, a zdaniem wielu mamy do czynienia z głębokim kryzysem egzystencjalnym w Unii Europejskiej. Dlaczego mimo upływu roku nie uporano się z unijnym kryzysem? Czy odpowiada za to m.in. Juncker? No jeszcze doszło w ostatnim roku jednak, czyli w ostatnich miesiącach dochodzi widmo Brexitu. Także trochę tych wydarzeń, trochę się zmieniło w Unii Europejskiej. To po pierwsze, doszły nowe wydarzenia, a po drugie, no nie, Komisja Europejska nie jest jedyną instytucją. Są także jeszcze Parlament Europejski i Rada Europejska, a w niej państwa członkowskie, które też, jeśli uznają, że należy coś zmienić, to mogłyby to robić. Więc nie sądzę, żeby tylko musiał być obwiniany Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, choć prawdą jest, że w Unii Europejskiej aktualnie brakuje takiego przywództwa, to znaczy kogoś, kto by wskazał drogę. Dzisiaj z tego, co Jean-Claude Juncker zaprezentował, to taka lista życzeń. Właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie, zresztą to już spodziewali się tego komentatorzy wcześniej. Z tych takich nieoficjalnych informacji wynikało, że Jean-Claude Juncker taki zrobił ukłon w stronę właściwie każdej grupy państw. No i jeśli prześledzić uważnie, to rzeczywiście tak jest. To znaczy, z jednej strony zupełnie wycofuje się już ze stanowiska ostrego w sprawie kryzysu migracyjnego. Ja pamiętam rok temu, jak mówił, że należy obowiązkowo przyjmować uchodźców przez państwa członkowskie powinny obowiązkowo przyjąć uchodźców. Wtedy powiedział, że to ma być 160 tysięcy, że komisja taką propozycję złoży. Istotnie złożyła, a później większość krajów zaakceptowała. Dzisiaj szef Komisji Europejskiej powiedział, że, i tutaj specjalnie sobie zanotowałam cytat, że potrzebna jest większa i zdaję sobie sprawę, że solidarność powinna być dobrowolna, płynąć prosto z serca, nie może być wymuszana, nie może być narzucana. Czyli całkowicie zmienił zdanie szef Komisji Europejskiej. Poza tym, więc to może być obliczone na dobry odbiór w Europie Środkowo-Wschodniej. Poza tym Jean-Claude Juncker przedstawia agendę socjalną, mówi, że te reguły budżetowe, no może nie powinny być bardzo elastyczne, ale też nie powinny być rygorystyczne. W domyśle wydatki
między innymi nie sprecyzował, mówił tylko o tworzeniu nowych miejsc pracy. Wcześniej mówiło się, że na edukację i na infrastrukturę, że te wydatki można byłoby odliczać od deficytu, na co wcześniej nie chciały się zgodzić Niemcy. Dzisiaj szef Komisji Europejskiej o tym lepszym, łagodniejszym potraktowaniu reguł mówi. Pytanie, jak na to zareaguje na przykład Berlin. Więc to jest ukłon w stronę południa, bo na tym zależało państwom takim jak Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, najpierw południe, Francja też do tej grupy należy, choć oczywiście geograficznie trudno ją na południu znaleźć. A poza tym, jeśli chodzi o kraje zachodu, te kraje, które chcą zamykać rynek, to tutaj też jest recepta szefa Komisji Europejskiej, to znaczy walka z dumpingiem socjalnym. Tylko że to już godzi w kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które konkurują na rynku. Te kraje, które mają tańszą siłę roboczą, no wiadomo, że jeżeli ta najnowsza propozycja dotycząca delegowania pracowników, o której dzisiaj Jean-Claude Juncker mówił, że popierają, jeżeli ona zostanie zaakceptowana, no to na przykład polskie firmy uznają, że takie są przynajmniej szacunki, że wysyłanie pracowników za granicę stanie się po prostu nieopłacalne. Czyli tutaj to zostanie przyhamowane, natomiast swoboda kapitału, usług, czyli te wszystkie swobody, gdzie konkurencyjne są kraje Europy Zachodniej, nadal będą obowiązywały, no gorzej będzie z tymi delegowanymi pracownikami. Więc to jest taki pojednawczy ton zdecydowanie szefa Komisji Europejskiej, recepta na najbliższy rok, taka, żeby zadowolić każdego. Jeszcze jedna kwestia związana z samym głównym aktorem w Parlamencie Europejskim. Jean-Claude Juncker mówi się o tym, spekuluje, że być może odejdzie ze swojego stanowiska. Czy to rzeczywiście mogło być jego ostatnie orędzie wygłoszone w Parlamencie Europejskim? Ja to słyszę od kilku miesięcy, że szef Komisji Europejskiej może nie dotrwać do końca kadencji, czyli do 2019 roku. Z różnych względów. Nie będzie to taki spektakularny upadek, jak przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje. Nie wiemy, co będzie dalej, ale jeżeli teraz o tym mówimy, no to nie będzie to taki upadek, jak upadek komisji Santera, czyli w związku z skandalem, ze skandalem korupcyjnym o niepotyzm, podejrzenia Edith Cresson, komisarz, która była obwiniana za te... Właściwie to był początek, kiedy dziennikarze zauważyli, że pieniądze są przekazywane jej przyjacielowi, dentyście, który przygotowywał raport za bardzo wysoką sumę dotyczącą AIDS, i od tego wszystko się zaczęło, więc przynajmniej na razie tego w tej Komisji Europejskiej nie ma. Natomiast spekuluje się, że może ze względów zdrowotnych, zresztą Jean-Claude Juncker już wcześniej skarżył się na problemy zdrowotne, a poza tym do tego jeszcze dochodzi niezadowolenie Angeli Merkel. Z tego, co ja słyszę w kuluarach i w Radzie Europejskiej, i w Komisji Europejskiej, to niezadowolenie Angeli Merkel rzeczywiście jest duże, bo nie spodobały jej się wypowiedzi Junckera po brytyjskim referendum, takie niektórzy nazwali aroganckimi, naciskające na Wielką Brytanię, by jak najszybciej złożyła wniosek o wyjście z Unii. Nie spodobały się też komentarze Junckera dotyczące ściślejszej integracji, tylko że ta niechęć, czasami niezadowolenie z tej pracy nie jest aż tak duże, żeby pozbyć się jednak człowieka, który konsultuje się z nią we większości, jeśli nie we wszystkich sprawach, ale rzeczywiście o tym, że Jean-Claude Juncker może odejść, mówi się i nawet mówi się, kto mógłby go zastąpić, czyli pierwszy wiceprzewodniczący Franz Timmermans jest wskazywany jako ten możliwy następca Jean-Claude Junckera, a to też nie jest bez znaczenia, to, co się wydarzy w Komisji Europejskiej, kto będzie na stanowisku przewodniczącego. Nie jest bez znaczenia dla układanki całej tej, jeśli chodzi o wysokie stanowiska w Unii Europejskiej, bo przypomnę, w przyszłym roku powinien zmienić się przewodniczący Parlamentu Europejskiego zgodnie z porozumieniem chadeków z socjalistami. Czy się zmieni, to zobaczymy, bo Martin Schulz bardzo by chciał zostać, socjaliści też chcieliby, żeby został i złamał to porozumienie z chadekami. No i kadencja szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w maju przyszłego roku upływa. Jeżeli by Martin Schulz nie został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, zostałby chadek, wtedy mamy chadeka w parlamencie, chadeka w Radzie jeszcze i chadeka w komisji, gdyby Jean-Claude Juncker został i tylko jedna socjalistka, Federica Mogherini. Socjaliści mówią, że 3-1 to jednak nie zgodzą się na taki podział władzy, więc wtedy, jeżeli chadek będzie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, socjalistka będzie szefową unijnej dyplomacji nadal. Pytanie, co
będzie z szefem Rady Europejskiej. Chyba że Jean-Claude Juncker ustąpi, Franz Timmermans, socjalista, byłby przewodniczącym, wtedy otwarta droga dla Donalda Tuska, by przedłużyć tę kadencję o kolejne 2,5 roku. To dość skomplikowana układanka osobowa na szczytach władzy w Unii Europejskiej. Ze Strasburga Beata Płomecka, dziękuję bardzo. Dziękuję. A witam w studiu profesora Artura Nowaka-Fara, byłego wiceministra spraw zagranicznych, Szkoła Główna Handlowa, kłaniam się. Dobry wieczór Państwu. I oraz doktor Aleksandrę Ziębę z Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam Dobry się. Wieczór Państwu. Jak Państwo odebraliście to wystąpienie Jean-Claude'a Junckera dzisiaj w Parlamencie Europejskim? Rzeczywiście było takim tonie pojednawczym. To była taka takie wystąpienie, które mogło się podobać wszystkim? To znaczy nie było to na pewno wystąpienie na miarę wielkich wizjonerów, chociażby jak Konrad Adenauer. Było to wystąpienie raczej pokutne, jeśli porównamy je do wystąpienia z zeszłego roku, gdzie 5 założeń nie zostało do końca zrealizowanych. I tutaj ukłony do wszystkich państw członkowskich, które odnajdziemy w poszczególnych akapitach tego wystąpienia, i różnych związkach też frazeologicznych, które zostały tam użyte, odniesienia do historii, wielkie słowa o solidarności, braku integracji, interesach narodowych, krytyka populizmu, radykalizmu i tak dalej. To są hasła obecne w debacie europejskiej tak naprawdę od lat. One nic nie wnoszą, niczego nie zmieniają. Jeśli chodzi o jakiekolwiek plany kontynuacji, to warto zwrócić na wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem, szczególnie w tym aspekcie militarnym. To jest pewne nowum, które od lat jak gdyby było negowane przede wszystkim przez Wielką Brytanię. Nie ma tego kraju hamulcowego, który był przeciwnikiem. Dokładnie. Tej ściślejszej współpracy w kwestii bezpieczeństwa. Tak, ale nie zapominajmy o tym, że jednym z podstawowych założeń zeszłorocznego planu były dobre relacje z Wielką Brytanią i na to naciskał sam Juncker, więc tutaj poniósł klęskę. Panie profesorze, czy można było odnieść wrażenie, że to było takie pożegnalne wystąpienie pana Claude'a Junckera, taki testament polityczny z jego strony? Trudno orzec cokolwiek w tym zakresie. Ja raczej czytam to jego wystąpienie jako całkiem dobrą i adekwatną diagnozę. I ta diagnoza jest o tyle moim zdaniem atrakcyjna w sensie intelektualnym, że ona dotyczy nie tylko samej Unii Europejskiej, ale również jej relacji z państwami członkowskimi, a nawet wkracza w pewną diagnozę sytuacji w państwach członkowskich w tym oto kontekście, że ta sytuacja wpływa również na proces integracji europejskiej. W tym kontekście, po pierwsze, wydaje mi się, że diagnoza jest, jak wspomniałem, całkiem adekwatna, ale również ona pozwala na to, żeby stać się podstawą jakichś działań, które on proponuje, aczkolwiek te działania nie są w jego wystąpieniu bardzo skonkretyzowane, bo cokolwiek zobaczymy, to i tak to są dosyć ogólne hasła, natomiast one wymagają po prostu, po pierwsze, rozmowy z państwami członkowskimi, uzyskania ich akceptacji dla tych działań, a po drugie, przekucia tego na realne akty prawne, które Unia jest w stanie przyjąć. Jeden sygnał wydaje mi się dosyć w sumie niepokojący z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia takiego ogólnego oglądu Komisji Europejskiej, której Jean-Claude Juncker jest szefem. Mianowicie on wspomina o tym, że chwaląc się poniekąd, że Komisja Europejska ograniczyła swoje apetyty takie legislacyjne i że 80% projektów legislacyjnych, które planowała, ona zarzuciła. No, można to interpretować jako taki wyraz chęci skupienia się na jakichś projektach flagowych, takich najważniejszych dla Unii Europejskiej, ale moim zdaniem oznacza to w znacznym stopniu jednak pewną reiteradę Komisji Europejskiej jako tego motora integracji europejskiej. Ale z drugiej strony to się podoba niektórym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które krytykowały nadmierną aktywność Komisji Europejskiej. Ze złych powodów, panie redaktorze, dlatego że Komisja Europejska ma bardzo istotną rolę
o której się często zapomina w tej naszej tutaj debacie, tej, że ona reprezentuje w znacznym stopniu i dowartościowuje interesy małych i średnich państw, a przeciwko tym dużym. A ona oczywiście gra poniekąd w ten sposób, że konsultuje te główne projekty w większym stopniu pewnie z państwami takimi, które są wiodące w Unii Europejskiej, ale ona to robi właśnie w znacznym stopniu w interesie tych państw mniejszych. Jeżeli ona reiteruje ze tej swojej roli, a to może być symptom dosyć niepokojący, no to będzie oznaczało po prostu poważną przebudowę natury politycznej wewnątrz Unii Europejskiej i wewnątrz procesu integracyjnego. Ten proces w moim przekonaniu nie będzie korzystny dla Polski. W takim razie jeszcze porozmawiajmy o wątku Brexitu. W wystąpieniu Jean-Claude'a Junckera szef Komisji Europejskiej twierdził, że Brexit nie będzie przyczyną zwijania się Europy, że Brexit może mieć pewne działania uzdrowieńcze, tak, ozdrowieńcze dla Unii Europejskiej, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, chociażby w kwestii bezpieczeństwa, ten wpływ Wielkiej Brytanii był hamujący. Czy można wskazać także inne dziedziny, które bez Wielkiej Brytanii będą się mocniej rozwijać? To znaczy ja bym tu widziała przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i bezpieczeństwem międzynarodowym. Z jednego powodu, to ze względu na silne relacje i więzi Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi, które bywały na Starym Kontynencie bardzo podejrzliwie odbierane, że wszelkie informacje, propozycje, plany są dyskutowane z partnerem zza oceanu. I tutaj kwestii rozwiązań militarnych, czy propozycji budowy nowych rozwiązań militarnych w Europie, jak chociażby niekonkurencyjny, ale kompatybilny do NATO-owskiego sztab generalny, byłby hamowany prawdopodobnie przez Wielką Brytanię, więc tutaj wszelkie te aspekty uzdrowienia wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i obrony mogą być reaktywowane, ale także wzmocnienie kompetencji Europolu i w kontekście obecnej polityki migracyjnej, problemów z napływającą ludnością z krajów Afryki Północnej, jest to bardzo ważne, żeby wzmocnić kompetencje Europolu tam, gdzie działa już Frontex, czyli na granicach, żeby przekazy danych biometrycznych usprawnić, również usprawnić generalnie system rejestrowania jakichkolwiek. Pan zapowiedział, że będzie restrykcyjny system rejestrowania każdego przybywającego do Unii Europejskiej, nie tylko uchodźcy, ale i zwykłych podróżnych, i to wszystko będzie rejestrowane. Czy rzeczywiście Unia Europejska jest w stanie, czy kraje członkowskie Unii Europejskiej są w stanie przeprowadzić takie... Oczywiście, jeśli program? Podróżny posiada dokumenty. No właśnie, to jest A pytanie. Niestety wielu z przybywających... Czy uchodźcy mają swoje dokumenty, które... I czy te i autentyczność, autentyczne? Tak. Właśnie. Więc czy to nie jest tylko takie pobożne życzenie ze strony Komisji Europejskiej? Może pobożne życzenie jest, ale na pewno w jakiś sposób ograniczy napływ ludności lub pozwoli na częściowy jej monitoring w momencie, kiedy już jakaś osoba zostanie wpuszczona na terytorium Unii Europejskiej i będzie się przemieszczała w celach uzyskania azylu czy statusu uchodźcy w innym państwie członkowskim. Takie systemy już funkcjonują, niemniej nie są one do końca sprawne, jeśli chodzi o miejsce dane pobytu. To wiąże się też ze zwalczaniem radykalizacji i terroryzmu. Czy w tym do tego celu mogą służyć te systemy informatyczne SIS-2 chociażby, które są na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej? Czy one są przygotowane do tego typu działań? O tym przekonamy się najprawdopodobniej w listopadzie, gdy zostanie zaprezentowany nowy system, który ma przekazywać informacje o przemieszczaniu ludności starającej się o status uchodźcy. Dokończmy ten wątek bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście może być tak, że te nowe siły zbrojne Unii Europejskiej, takie w skrócie nazwę, będą kompatybilne z siłami natowskimi? Nie wiemy, a sam projekt pewnie optymistycznie ocenia te możliwości, ale pragnę zwrócić uwagę, że w przyszłości już parokrotnie w
formułowano propozycję stworzenia armii europejskiej i okazał się ten problem do rozwiązania na tyle trudny, żeby zapewnić właśnie tę kompatybilność z całym oprzyrządowaniem prawnym, jak również oprzyrządowaniem takim faktycznym, rzeczywistym NATO, że z tego projektu jednak rezygnowano. I w tym zakresie jak wielkich nóg i wielkiego sukcesu bym nie wróżył. Natomiast uważam, że pewien jest bardzo ciekawy element planu przedstawionego w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony granic, pewnej polityki tutaj w odniesieniu do potencjalnych imigrantów. Przedstawiony element przedstawiony w wystąpieniu Junckera, mianowicie on nie tylko mówi o ochronie granic, ale on mówi również o zaktywizowaniu działań Unii Europejskiej w tych krajach, w tych państwach, z których ta emigracja jest. A to jest bardzo ciekawa i ważna również z naszego punktu widzenia inicjatywa, dlatego że ona jest jednak inicjatywą, którą on kupił, czy można powiedzieć, że on kupił od Polski, bo Polska już bardzo długo mówi o tym, że nie tylko należy chronić granice zewnętrzne, ale również uzupełnić te działania o wsparcie dla państw, z których imigranci pochodzą. Tak, zgadzam się z panem profesorem. W wystąpieniu padła propozycja wsparcia sektora prywatnego w Afryce. W pierwszym zdaniu Juncker zaproponował 44 miliardy euro, po czym podwoił tą kwotę w dalszej części swojego wystąpienia, więc to też jest ważna informacja. Jak zachęcić ludzi, żeby jednak zostawali w swoich państwach, nie przedostawali się, narażając swoje życie i zdrowie do krajów unijnych? Dzisiaj pokazała się także informacja w agencjach o przeglądzie perspektywy budżetowej, tej siedmioletniej, i znaleziono tam pewne oszczędności, około 6 miliardów euro. Część tej sumy ma pójść na rozwiązanie kryzysu migracyjnego, część na wspieranie właśnie niektórych państw w Afryce, wspomożenie tych państw i być może w ten sposób zapobieżeniu większej migracji do Europy. Może też wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Unii Europejskiej w rozwiązaniu konfliktu, który ma miejsce obecnie w terenie Iraku i Syrii. Tutaj Juncker też apelował o wzmocnienie pozycji ministra spraw zagranicznych, wysokiego przedstawiciela, prawda, w tych negocjacjach, nie wskazując wprost obecnie sprawującej urząd. Niemniej apelował, że Komisja Europejska podejmie starania też w rozmowach z innymi państwami, żeby wzmocnić szefa dyplomacji, który będzie miał realny wpływ. Być może nowy szef dyplomacji Unii Europejskiej będzie pewnie może trochę innego formatu niż obecnie Federica Mogherini. Ale jeszcze dwie kwestie na zakończenie chciałbym poruszyć. Jedna kwestia związana z swobodą przemieszczania się i związana także z Brexitem i negocjacjami, które być może wkrótce ruszą między Wielką Brytanią i Unią Europejską. I druga kwestia delegowania pracowników, bo te dwie kwestie były poruszone w wystąpieniu Junckera. Może zacznijmy od kwestii swobody przemieszczania się. Juncker wyraźnie powiedział, że swoboda przemieszczania musi być respektowana przez Wielką Brytanię, która wychodzi z Unii Europejskiej, i to jest warunek konieczny. Czy Brytyjczycy się podporządkują tej kwestii? Tego nie wiemy, bo to jest tylko zaanonsowanie pewnej płaszczyzny negocjacyjnej i zamanifestowanie czy powiedzenie, że tego dokładnie będziemy od Brytyjczyków oczekiwać. Brytyjczycy już mówią, że będą chcieli wprowadzić kontyngenty dla migrantów z Unii Europejskiej. No to zobaczymy, dlatego że wszystko będzie zależało od tego, jakie oni mają interesy tutaj na kontynencie, a mają bardzo duże i znaczące i wiele do stracenia. Mają także Brytyjczyków na kontynencie. Tak, i trzeba pamiętać, że również dla zwolenników Brexitu w Wielkiej Brytanii wynik referendum był jednak zaskoczeniem. Ja myślę, że to spowodowało taki efekt kija w mrowisku, że nawet ci, którzy optowali za i namawiali do głosowania za Brexitem Brytyjczyków, nie za bardzo mają w
na ten moment, na jak dzisiaj siedzimy, dobrze wypracowane stanowiska negocjacyjne. Unia Europejska chce pewnie to wykorzystać, bo to jest bardzo poważny momentum i bardzo ważny element przewagi negocjacyjnej, która się w tej chwili ewidentnie pojawia. Proszę zwrócić uwagę, że Brytyjczycy są reaktywni, to znaczy dominujący jak gdyby rezon i w ogóle punkty negocjacyjne, jeżeli w ogóle jakieś, to formułuje publicznie, jeżeli chce, Unia Europejska i jej instytucja, zwłaszcza Komisja Europejska. A Brytyjczycy, no tak ładnie, na zasadzie refleksji, mówią, że czegoś tam nie chcą, że coś chcą, ale to wyraźnie wskazuje, że jakiegoś planu tutaj szczególnego nie mają i zwłaszcza też wskazuje na to, że król jest nagi w odniesieniu do tych osób, które namawiały do Brexitu. Ale czy wyobraża pan sobie, panie profesorze, że Brytyjczycy wprowadzają kontyngenty na pracowników, czy dla pracowników z Unii Europejskiej, a z drugiej strony my wprowadzamy wizy dla Brytyjczyków? No, jestem w stanie sobie w dzisiejszym świecie absolutnie wszystko wyobrazić, bo taki jest świat, że on jest bardzo zmienny i sądzę, że byłoby poważnym błędem po prostu mylenie swojego jakby chcieństwa, że my czegoś tam nie chcemy albo uważamy za niemożliwe do powstania, z tym, jak to rzeczywiście może działać. Jak zauważamy, jest mnóstwo również nieracjonalności w procesach negocjacyjnych, w związku z tym dlaczego coś nie? Coś takiego może być. Aczkolwiek nie za bardzo z tymi wizami bym sądził, że cokolwiek by wyszło. To nie tak. Jeżeli miałby jakiś problem powstać, to raczej dla Brytyjczyków ważniejsza jest swoboda przepływu kapitałów i w tym zakresie... A jeszcze kwestia delegowania pracowników. To, co powiedział Juncker, że jednak będą płace takie, jakie obowiązują w danym kraju. No, on jest po pierwsze z Luksemburga, po drugie jest znany z tego, że on preferuje tą tak zwaną Europę, wizję Europy społecznej. To jest trochę mylące pojęcie, no bo on chce po prostu, on jest za tym, żeby te wymogi były. No one nie są korzystne dla Polski i krótko mówiąc trzeba będzie to negocjacyjnie ograć. A na razie zdaje się, że 11 państw jest przeciwnych. Tak. Temu, żeby były jednolite stawki dla wszystkich pracowników, także tych delegowanych. Profesor Artur Nowak-Far i doktor Aleksandra Zięba, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był Świat w powiększeniu. Bogumił Hussainow. Do usłyszenia. I tak minęła godzina 6. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda jest w Bułgarii, gdzie odbywa się szczyt grupy Arajolos. Parlament Europejski ma dziś zatwierdzić kandydaturę nowego komisarza z Wielkiej Brytanii. Petro Poroszenko z zadowoleniem przyjął decyzję o odblokowaniu finansowania programu pomocowego dla Kijowa. Członkowie podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej spotkają się w południe z dziennikarzami. Mają zaprezentować swoje dotychczasowe ustalenia. Obecny ma być szef MON Antoni Macierewicz. Wcześniej spotkają się po raz drugi z rodzinami ofiar. Zgodnie z zapowiedzią mają je poinformować o nowych, istotnych dla sprawy dokumentach. Tak zapowiadali wczoraj bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku po pierwszej rozmowie z członkami komisji, która trwała 4 godziny. Przyszłość Unii Europejskiej i euroatlantycka integracja Bałkanów to główne tematy spotkania prezydentów grupy Arajolos. W spotkaniu biorą udział prezydenci takich państw jak Polska, Włochy, Niemcy, Łotwa, Portugalia czy Słowenia. Dyskusja odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a przez to, jak mówił dziennikarzom minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski, jest otwarta i szczera. Co ważne, odbywa się w przeddzień unijnego szczytu w Bratysławie, gdzie spotkają się przywódcy 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj do czynienia z pewną dyskusją, która, można powiedzieć, jest przedsionkiem dyskusji, która będzie w Bratysławie niedługo się toczyła. Dlatego, że tutaj mamy w jakimś stopniu przykład tego, jak dzisiaj o Europie dyskutować można, a też jak trzeba. W pierwszym dniu szczytu Andrzej Duda mówił w swoim wystąpieniu, jak relacjonował Krzysztof Szczerski,
Szczerski, że Europa powinna być gwarancją bezpieczeństwa i wolności. Podkreślał, że dla Polaków największą wartością w całym pomyśle integracji europejskiej była wolność. Było to, że Europa kojarzyła się ze znoszeniem barier. Minister Szczerski powiedział, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przywódcy muszą znaleźć odpowiedź na kryzys Unii Europejskiej. Już nie możemy powiedzieć, że problem jakoś sam się rozwiąże, mówił. Podkreślał, że wspólnym mianownikiem debaty w Plovdivie jest przekonanie, że reforma Unii jest konieczna. Na koniec drugiego dnia szczytu zaplanowano wspólną konferencję prezydentów. Z Sofii, Sylwia Białek, Polskie Radio.